Wczoraj miasto wizytowała grupa inwestorów z Chin. Proszę powiedzieć, jak ta wizyta przebiegała? To była grupa 6 osób, 3 panów i 3 panie, z prezesem izby handlowej działającej przy ambasadzie chińskiej w Warszawie. Najpierw spotkaliśmy się tutaj w ratuszu, zespół księżaki przywitał ich śpiewem i tańcem. Następnie byliśmy w Agros, w zakładach, zwiedzali linie produkcyjne, zainteresowali się przede wszystkim sokami i bardzo są zainteresowani takim większym importem właśnie soków tej firmy Agros. Byliśmy na zakończenie w zakładach Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej. Również było spotkanie z panem prezesem Janem Dąbrowskim. Też zwiedzili linię produkcyjną. Firma, nasza spółdzielnia mleczarska, wysyła delegację do Chin, do Szanghaju w dniach 7-9 maja. I też byli bardzo zainteresowani, zadeklarowali, że na pewno na tych targach w tych dniach też będą. Oprócz tego byliśmy w sklepach z wyrobami twórczości łowickiej ludowej, w sklepie Folkstar pani Marty Wróbel, przy ulicy Długiej w sklepie Cepelia. Od ulicy Długiej poprowadziłem grupę chińską i przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego ulicami Łowicza. Są zainteresowani też terenami inwestycyjnymi, mówiliśmy o nich. No właśnie, czy jest jakieś zainteresowanie działkami w strefie ekonomicznej? Jest zainteresowanie, prowadzimy rozmowy, ale to już z innym partnerem handlowym. A proszę powiedzieć, czy z racji tej wizyty możemy mieć jakieś nadzieje na miejsca pracy w Łowiczu? Przede wszystkim cieszymy się, że Urząd Marszałkowski, bo to pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego ta wizyta się odbyła, że tak dobrze postrzega Łowicz i ewentualnych partnerów handlowych do Łowicza nam sprowadził. Tu przede wszystkim chyba owocem tej wizyty mogą być zakupy w Łowiczu takich wyrobów właśnie jak soki, wspomniałem, i mleko, i wyroby rękodzieła ludowego. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.